Piątą sesję Rady Gminy Chmielno stwierdza na podstawie listy obecności, że na sesji jest obecnych 14 radnych. Jest zatem kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. W imieniu radnych witam serdecznie pana Michała Melibrudę, wójta gminy Chmielno, panią Magdalenę Kreft-Mielewczyk, sekretarz gminy Chmielno, panią Justynę Augustynowicz-Simenak, skarbnika gminy Chmielno, pana Patryka Celmer, adwokata, panią, nie widzę pani Juskowskiej, panią Izabelę Okuniewską, inspektora do spraw obsługi Rady, pana Grzegorza Choszcza, inspektora do spraw gospodarki komunalnej. Witam serdecznie dyrektorów naszych placówek oświatowych w osobach. Zacznę od pani Grażyna Konkol, pani Marta Grzenia, pani Hanna Dawidowska, pani Helena Płotka, pani Joanna Pękowska i pan Witold Maćków. Witam także dwóch sołtysów. Bardzo nam miło, że jesteście z nami na sesji Rady Gminy. Szanowni Państwo, jak zwykle komunikat, który przedstawiamy, czyli uprzejmie informuję wszystkich uczestniczących w sesji Rady Gminy Chmielno, że posiedzenie jest nagrywane i transmitowane w czasie rzeczywistym na kanale platformy YouTube. Przechodzimy do porządku dzisiejszej sesji. Państwo radni otrzymali ten porządek. Czy są jakieś propozycje co do zmiany, uzupełnienia? Nie widzę. Wobec tego odczytam ten porządek. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami. Punkt trzeci, informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja pana wójta na temat swojej działalności w okresie między sesjami. Punkt piąty, informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023. Punkt szósty, sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy oraz wójta gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chmielno. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino, ulica Krótka. Punkt trzynasty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Chmielnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 łamane przez 272 łamane przez 2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 sierpnia 2010 roku. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031. 18. Punkt. Wolne wnioski, dyskusja. 19. Punkt. Zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje?
Dziękuję, wobec tego zaczynamy realizację tego porządku. W punkcie trzecim informuję o sporządzeniu, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony, jego odczytałem, przeczytałem i podpisałem. W punkcie czwartym bardzo proszę pana wójta o informację o swojej działalności w okresie między sesjami. Panie wójcie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Odczytam najpierw informację dotyczącą oświadczeń majątkowych na podstawie obowiązującego prawa. Dokonałem analizy 19 oświadczeń majątkowych, w tym 18 oświadczeń było kolejnymi oświadczeniami majątkowymi składanymi w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Jedno oświadczenie było oświadczeniem majątkowym składanym w związku z udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie na czas nieobecności dyrektora tej jednostki. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i były kompletne. Nie stwierdziłem w nim żadnych nieprawidłowości. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano po jednym egzemplarzu do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie będę korzystał z uprawnienia dotyczącego złożenia wniosku o przeprowadzenie profesjonalnej kontroli poszczególnych oświadczeń do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Następnie odczytam państwu informacje z referatu inwestycji od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Chmielnie. Na sesji 28 czerwca 2023 roku podjęto 9 uchwał, z czego 2 przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Punkt 1. Podpisano umowę dzierżawy na część działki 238 Obręb Chmielno. Data umowy 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023. Jest to restauracja znajdująca się w Chmielnie nad Jeziorem Białym. Punkt 2. Podpisanie umowy dzierżawy na część działki 109/6 Obręb Miechucino. Umowa od 1 sierpnia bieżącego roku do 31 lipca 2026 roku. Cel dzierżawy na cele rolnicze. Punkt 3. Podpisanie umowy dzierżawy na część działki 828/2 Obręb Chmielno od 1 sierpnia bieżącego roku do 31 lipca 2026 roku. To jest kiosk w Chmielnie. Numer 4. Podpisanie umowy użyczenia na młyn w Chmielonku wraz z budynkiem gospodarczym na czas określony, to jest od 1 lipca do 31 grudnia bieżącego roku. Punkt 5. Podpisanie umowy użyczenia na część budynku OSP w Korzyczkowie, 114,7 m kwadratowego dla kółka rolniczego koło gospodyń wiejskich w Korzyczkowie. Termin obowiązywania od 3 lipca bieżącego roku do 31 sierpnia tegoż roku. Punkt 6. Podpisanie umowy użyczenia na część parterową budynku OSP w Miechucinie dla OSP. 256,1 m kwadratowego. Czas trwania umowy od 1 sierpnia bieżącego roku do 20 lutego 2026 roku. Informacje z zakresu dróg za okres od 22 czerwca do 23 sierpnia bieżącego roku. Do dnia 23 sierpnia firma EkoZet dostarczyła na drogi gminne 4800 sztuk płyt JOMB zgodnie z decyzjami rad sołeckich. W tym 3349 sztuk płyt zostało już ułożonych. Koszenie na bieżąco wszystkich terenów zielonych należących do gminy Chmielno, to jest boiska, plaże, pobocza, dróg, place zabaw. Transport koszy do wyznaczonych punktów ich rozdysponowywania mieszkańcom na terenie gminy Chmielno, montaż i demontaż namiotów na Truskawkobranie, przygotowanie plaży do widowiska plenerowego Damroka Niezłomna, a następnie uprzątnięcie danych terenów, wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu we wsi Korzyczkowo, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, remont nawierzchni z płyt, ulica Szkolna w Cieszeniu, droga Kaszubska w Zaworach i ulica Leśna w Garczu. Remonty urządzeń zabawowych, remont pomostu na plaży w Garczu i ławek w skateparku w Garczu, remont placu zabaw w Cieszeniu,
Remont pomostu w Chmielnie, remont urządzeń zabawowych w Cieszeniu boisko, remont placu zabaw w Cieszeniu, remont pomostu, wymiana desek na pomoście w Garczu, czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie studzienek w pasie ulicy Lipowej i ulicy Akacjowej w Chmielnie, czyszczenie studzienek w Chmielnie, dolne parkingi i ulica Akacjowa, pielęgnacja zieleni, podlewanie drzewek na terenie gminy Chmielno, obcinanie żywopłotu przy placu zabaw w Chmielnie, obcinanie i formowanie tu i przy plaży w Garczu, demontaż uszkodzonego progu zwalniającego w pasie ulicy Łąkowej w Miechucinie, remonty nawierzchni chodników, remont chodnika w pasie ulicy Szkolnej w Zaworach, remonty przepustów w pasie ulicy Zielone Wzgórze w Garczu oraz we wsi Bożestowo, sprzątanie i czyszczenie plaż w Bożestowie, w Malinowie, przy Stella Maris oraz w Garczu oraz wymiana zużytych płyt jąb. W pasie ulicy Kaszubskiej na Smętowo, w pasie ulicy Kaszubskiej w Zaworach, ulica Bukowa Cieszenie, ulica Zielona Dolina w Miechucinie, ulica Zielone Wzgórze w Garczu, w pasie ulicy Widokowej, w pasie ulicy Zielona Dolina w Miechucinie, w pasie ulicy Leśnej w Garczu, w pasie ulicy Korzyczkowo Cieszenie do ulicy Poprzecznej oraz w pasie ulicy Malinowej w Miechucinie. Wyrównanie tłuczniem powierzonym w pasie Słoneczna Dolina w Miechucinie, ulica Wiejska i ulica Nad Stawem w Chmielnie, Reskowo, Babino, Pobocze oraz droga w kierunku Elf, Brodnica Górna. Usuwanie drzew i krzewów, wycinanie zadrzewień w pasie ulicy Nad Stawem i ulicy Świętopełka w Chmielnie, wycinanie zadrzewień w kierunku droga Sznurki Kalka, wycinka drzewa zagrażającego bezpieczeństwa i krzewów w Zaworach w pasie drogowym ulicy Kaszubskiej. Tyle informacji o inwestycjach. To są prawie 3 strony, więc myślę, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne pozazdrościło nam ilości remontów i modernizacji ulic, jakie robimy w tym roku w gminie Chmielno, i też przygotowali 3 strony, żeby pokazać, że Gminne Przedsiębiorstwo też codziennie pracuje na rzecz mieszkańców. I informacja z mojego działania w okresie między sesjami, to jest od 29 czerwca do 31 sierpnia bieżącego roku. 29 czerwca, podpisanie umowy na przebudowę ulicy Podgórnej Pogodnej w Miechucinie. 29 czerwca, Chmielno, obchody święta Piotra, patrona rybaków. 29 czerwca, Miechucino, pogrzeb strażaka. 30 czerwca, Chlewnica, udział w konferencji podsumowującej modernizację i rozbudowę RIPOK, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 1 lipca, Zawory, udzielenie ślubu. 3 lipca, Radio Gdańsk, spotkanie w sprawie planu współpracy. 5 lipca, Gdańsk, wizyta u komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w asyście pana komendanta powiatowego. 6 lipca, Goksir Chmielno, spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i przedsiębiorcami z gminy Chmielno w sprawie modelu wsparcia finansowego przedsiębiorców. 7 lipca, Kościerzyna, wizyta u dyrektora delegatury pomorskiego kuratora oświaty. 7 lipca, Gdańsk, wojewoda, wizyta robocza. 8 lipca, Kartuzy, udział w mszy świętej z okazji Światowego Zjazdu Kaszubów. 9 lipca, Chmielno, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 11 lipca, Chmielno i Garcz, podpisanie umów na place dystrybucji koszy dla mieszkańców. 13 lipca, Kartuzy, starostwo, spotkanie robocze w sprawie lokalnego partnerstwa do spraw wody. 14 lipca, Chmielno, udzielenie ślubu. 15 lipca, Kartuzy, obchody 18 dni powiatu kartuskiego. 17 lipca, spotkania na stacji uzdatniania wody w Maksie i w Chmielnie w sprawie modernizacji. 20 lipca, Kartuzy, konferencja obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie strategii rozwoju ponadlokalnego 2030. 21 lipca, Kartuzy, msza święta i obchody święta policji. 22 lipca, Gdańsk, pierwszy Kaszubsko-Kociewski Kongres Rozwój Pomorza. 25 lipca, Chmielno, jubileusz 50-lecia małżeństwa. 28 lipca, Chmielno, lato z Radiem Gdańsk, studio plenerowe nad Jeziorem Białym. 28 lipca, odbiory inwestycji, Chmielno, ulica Brzozowa, Bukowinki oraz Garcz Źródlana. 28 lipca, OSP Bożestowo, udział w zebraniu zarządu.
29 lipca Zawory, piknik rodzinny, 30 lipca Chmielno, festiwal tradycji kaszubskich i 20 mistrzostwa w zażywaniu tabaki, 31 lipca Przok w Korzyczkowie, odbiór śmieciarek, 2 sierpnia Pruszcz Gdański, spotkanie robocze z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 5 sierpnia Chmielno, udzielenie ślubu, 7 sierpnia Kartuzy, starostwo, szkolenie Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie programu Polski Ład dla zabytków. 8 sierpnia Bożestowo, wizja lokalna w sprawie przebudowy sieci wodociągowej o długości 3 km. 8 sierpnia Kobysewo, środowiskowy dom samopomocy, finał powiatowy konkursu Piękna Wieś Pomorska. 9 sierpnia Radio Gdańsk, wywiad. 10 sierpnia Żukowo, konwent wójtów i burmistrzów. 17 sierpnia spotkanie z psychologiem w sprawie wsparcia dla pracowników szkoły podstawowej w Bożestowie. 17 sierpnia Gdańsk, Urząd Wojewódzki, drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Lokalnych Partnerstw Wodnych. 19 sierpnia Chmielno, Damroka oraz Wiejska Kuźnia Pamięci, udział w uroczystościach. 22 sierpnia Chmielno, spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie nowego roku szkolnego. 23 sierpnia Szklana, Fundacja Uśmiech Dziecka, spotkanie w sprawie planów inwestycyjnych ośrodka. 25 sierpnia Gdańsk, wizyta w Urzędzie Wojewódzkim oraz odbiór dokumentów. I 27 sierpnia Miechucino, dożynki gminno-parafialne. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz, w związku z punktem ostatnim mojego odczytu, podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu naszych gminno-parafialnych dożynek, które w tym roku miały miejsce w Miechucinie. Myślę, że dożynki wypadły bardzo okazale i jak zawsze jest to efekt pracy bardzo, bardzo wielu osób. Od tutaj Urzędu Domu Kultury poprzez sołtysów Rady Sołeckiej i zaangażowanie placówek oświatowych, strażaków, bardzo wielu mieszkańców Chmielna, łącznie z tymi wszystkimi, którzy na placu się pojawili i bezinteresownie często pomagali. Za to serdecznie bardzo dziękuję. I chciałbym również podziękować serdecznie starostom, ponieważ z roku na rok coraz trudniej nam jest wybrać starostów dożynek. Mieszkańcy się obawiają występów publicznych, obawiają się przemawiania. W tym roku starostami dożynek byli gospodarze z Cieszenia, pani Hanna i Jerzy Komkowscy. Pan Jerzy jest radnym, jest z nami na sali. Ja chciałbym w imieniu własnym i wszystkich pracowników urzędu bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że zgodziliście się nas wesprzeć i symbolicznie być gospodarzami tych dożynek, starostami. Dziękuję. Życząc panu radnemu samych przyjemności w związku z otrzymaną dynią, czekam na państwa pytania do mojej wypowiedzi. Bardzo proszę o pytania do pana wójta. Bardzo proszę, radny Krewta. Ja, panie wójcie, trochę z innej beczki, bo teraz jest głośno o tej bakterii Legionella. Czy tu sanepid, jeżeli chodzi o nasze miejscowe wodociągi, ma jakieś zalecenia? Nie otrzymaliśmy żadnych wytycznych z sanepidu jak dotąd. Woda z naszych ujęć wody jest systematycznie zgodnie z harmonogramem badana. Jak do tej pory w przypadku Legionelli nie stwierdzono. Myślę, że problem dotyczy głównie ośrodków miejskich, gdzie dystrybucja z danego ujęcia wody dotyczy dużego obszaru oraz miejsc, gdzie mamy do czynienia z wodą na basenach i innych środkach użyteczności publicznej związanych z wodą i tam jest przede wszystkim duże ryzyko zagrożenia legionellą. Myślę, że w momencie, jak pojawi się pierwszy przypadek, oby nie, ale jeżeli się pojawi w województwie pomorskim, to będziemy przez sanepid pewnie informowani i będą stosowne decyzje wydawane, jak postępować. Bardzo proszę. Nie ma pytań. Dziękuję bardzo, panie wójcie, za informację. Dziękuję. Witam serdecznie radnego powiatowego pana Jerzego Grzegorzewskiego.
I rozpoczynamy informację Państwa dyrektorów. Bardzo proszę o informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024 oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023. Poproszę może w kolejności, bardzo proszę, pani dyrektor Hanna Dawidowska. Szkoła podstawowa w Korzyczkowie. Dzień dobry Państwu, Hanna Dawidowska, Szkoła Podstawowa w Korzyczkowie. Do szkoły podstawowej w Korzyczkowie w roku szkolnym 2023-2024 będzie uczęszczać 254 dzieci. 98 do oddziałów przedszkolnych w Garczu i w Korzyczkowie. W tym roku szkolnym będzie funkcjonować 13 oddziałów, 4 oddziały przedszkolne w Garczu i 9 oddziałów w Korzyczkowie, w tym oddział zerówki. Wszyscy uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, a mamy ich bardzo dużo. To są zajęcia dodatkowe rozwijające. Są to takie zajęcia jak robotyka, koło kulinarne, rytmika, koło ortograficzne, koło języka angielskiego, niemieckiego, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, artystyczne, taneczne, zespół kaszubski. I chciałam właśnie tu zaznaczyć, że na te zajęcia, ale nie tylko, również na zajęciach obowiązkowych wykorzystujemy sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości, który naprawdę okazał się trafny i rzeczywiście nauczyciele z niego korzystają i dzięki temu wszystkie zajęcia możemy uatrakcyjnić właśnie używając tego sprzętu. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęci dodatkowymi zajęciami, takimi jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, logopedia, rewalidacja czy wczesne wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych. Oprócz tego uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Prowadzimy również zajęcia sportowe, to są zajęcia ministerialne i w tym roku szkolnym będzie również szkolne koło sportowe, ale oprócz tego do naszej szkoły dwa razy w tygodniu przyjeżdża pan Bartek Pryczkowski, który od czerwca 2023, tak, do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić zajęcia z zapasów darmowe, ponieważ otrzymał grant, no i wybrał naszą szkołę, żeby właśnie takie zajęcia prowadzić, a chętnych mamy dużo, więc cieszymy się z tego bardzo, że właśnie w naszej szkole te zajęcia będą się odbywać, a nie na przykład w Kartuzach. W szkole zatrudnieni są specjaliści, pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda. Szkoła posiada szeroką bazę pomocy dydaktycznych. W każdej klasie znajduje się monitor interaktywny, czy tablica interaktywna. W ubiegłym roku szkolnym szkoła brała udział w wielu programach i projektach edukacyjnych, które rozwijają u dzieci kompetencje kluczowe, ale również u nauczycieli. Udział w programach pozwolił też otrzymać różne nagrody, ale w tym też pieniężne, za które mogliśmy zakupić pomoce dydaktyczne czy gry planszowe, a także instrumenty muzyczne, między innymi pianino. Dzięki tym programom również możemy rozwijać talenty i zdolności u uczniów, ale to są też programy, które pozwalają na rozwój nauczycieli. Takimi programami są i będziemy je nadal kontynuować, to Megamisja, która rozwija kompetencje cyfrowe i wszystkie umiejętności związane z technologią informatyczną. Zdrowo jem, więcej wiem, Akademia Czyściochowa, Akademia Rossmann, Drużyna Energii. W ramach Drużyny Energii otrzymaliśmy 20 koszulek, które właśnie uczniowie ubierają na zajęcia, na zawody sportowe. Akademia Bezpiecznego Puchatka, szkoły pełne talentów, talenciaki z Lidlem.
To był bardzo ciekawy program, ponieważ robiąc zakupy otrzymywaliśmy talenciaki, za które zakupiliśmy, otrzymaliśmy bardzo dużo nagród. To są pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów ścisłych, ale też gry planszowe, które znajdują no, świetne miejsce w świetlicy szkolnej i do tego programu znowu się zarejestrowaliśmy. Rowerowy wrzesień to taka nasza też już, odbyły się dwie edycje i w tym roku zaczynamy kolejną edycję. W ten program rowerowy wrzesień włączeni są nie tylko uczniowie, ale całe rodziny. No i walczymy o nagrody. Miniony rok szkolny obfitował wiele uroczystości, było ich bardzo dużo i działań, ale takie najważniejsze też gdzieś, które miały oddźwięk lokalny, to Szlachetna Paczka, Tydzień Zdrowia, Tydzień Profilaktyki, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka. To tylko niektóre, jest ich dużo, dużo więcej. Wszystkie umieszczamy na stronie internetowej szkoły, a także na stronie Facebooka. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach i zawodach szkolnych i zdobywają przy tym wysokie lokaty. Nasza szkoła jest organizatorem i nadal będzie, mam nadzieję, przy współudziale i pod patronatem pana wójta gminy konkursów gminnych. Na przykład to jest gminny konkurs języka angielskiego, gminny konkurs kaligraficzny, gminny konkurs pastorałek i kolęd we współpracy z Domem Kultury, czy też gminny konkurs bożonarodzeniowy we współpracy z gminną biblioteką. W czasie roku szkolnego odbywają się spotkania literackie, warsztaty. Zapraszamy znanych pisarzy tutaj działających na terenie powiatu, czy też artyści, między innymi z panią Ireną Brzeską. Warsztaty artystyczne, które promują też lokalnych właśnie artystów, panią Hanię Dawidowską. Szkoła organizuje kiermasze świąteczne, a także dni gofrowe, które pieniądze uzyskane również przeznaczamy na zakup pomocy, czy też na przykład zakupiliśmy rolety do kilku sal lekcyjnych. W minione wakacje został przeprowadzony remont przedszkola w Garczu. Zostały odmalowane ściany, zmienione baterie w toaletach, a także w kuchni. Zostały położone nowe płytki na schodach. Oddzielono salę lekcyjną od stołówki. A w szkole została odmalowana jedna z sal lekcyjnych. I chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że nasza szkoła w czerwcu otrzymaliśmy informację, że otrzymała grant w programie Erasmus+. Wczoraj wpłynęła, dostałam informację, umowa, która jeszcze nie została podpisana, bo dzisiaj nie zdążyłam, byliśmy w Kościerzynie, więc zostanie podpisana ta umowa i 10 nauczycieli do przyszłego roku grudnia 2025 wyjedzie na szkolenia metodyczne i językowe do Włoch, na Cypr. Oczywiście nauczyciele będą wyjeżdżali w różnych odstępach czasu, to nie tak, że 10 wyjedzie od razu i szkoła zostanie bez nauczycieli, tylko będziemy wysyłać po troje nauczycieli w celu ich szkolenia. Oczywiście będziemy pisać dalsze programy, tak aby też uczniowie mieli możliwość wyjazdu i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Szkoła i przedszkole w Garczu jest przygotowana na przyjęcie uczniów na nowy rok szkolny. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Poproszę panią Joannę Pękowską w zastępstwie za panią Joannę Konkol, przedszkole samorządowe Baśniowa Kraina w Chmielnie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja reprezentuję przedszkole samorządowe Baśniowa Kraina w Chmielnie w imieniu pani dyrektor Joanny Konkol. Chciałam powiedzieć, że przedszkole jest przygotowane na nowy rok szkolny. Na dzień dzisiejszy jest zapisanych i będzie uczęszczało 130 dzieci. Przedszkole będzie funkcjonowało od 6.30 do 17.00. Jest 6 oddziałów. 2 oddziały 3-latki, 1 4-latki, 4 5-latki, 5-latki i 6-latki. Przedszkole
organizuje takie zajęcia pozalekcyjne jak rytmika, robotyka, język angielski, zajęcia dodatkowe, eksperyment w przedszkolu czy mali badacze, język kaszubski. Na te zajęcia będą uczęszczały również dzieci. Jeśli chodzi o nauczycieli, to dodatkowo oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnieni są jest logopeda, jest pedagog specjalny, psycholog i pedagog ogólny. Jeśli chodzi o remonty, jakie zostały przeprowadzone, to zostały wymalowane sale odświeżone, został odmalowany plac zabaw, zostały zakupione dwie tablice interaktywne i zakup nagłośnienia przenośnego, taki duży. Więc obecnie znajduje się w każdej sali sprzęt multimedialny, tablica multimedialna. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności są również objęte dodatkową pomocą przez specjalistów. Jeśli chodzi o miniony rok szkolny, to przedszkole brało udział w projektach edukacyjnych, w akcjach różnych, organizowało konkursy. Udział w projektach to był międzynarodowy projekt czytelniczy Magiczna Moc Bajek, czy ogólnopolski projekt edukacyjny Terapia Ręki dla Każdego. Udział w akcjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i różnych akcjach charytatywnych. Również przedszkole brało udział w bardzo dużolicznych konkursach gminnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Tam również zajmowało dość wysokie wyniki. I jest również organizatorem kilku konkursów międzyprzedszkolnych czy gminnych, takich jak międzyprzedszkolny konkurs kolęd i pastorałek, czy konkurs Moja Wieś, moje Kaszuby, Moja Wieś. Bardzo dobrze przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Myślę, że to by było na tyle. Ogólnie przedszkole jest przygotowane na nowy rok szkolny 2023-2024. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Nie ma pytań. Dziękuję pani za informację. Pani dyrektor Helena Płotka, bardzo proszę, Szkoła Podstawowa w Miechucinie. Jestem słyszalna. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Helena Płotka, Szkoła Podstawowa w Miechucinie. Jeżeli chodzi o nadchodzący rok szkolny 2023-2024, wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o bazę lokalową, to nie zmieniła się. Mamy 15 sal lekcyjnych, oczywiście salę gimnastyczną, salę komputerową, świetlicę, która również pełni funkcję stołówki, biblioteka. Możemy się cieszyć nowym pomieszczeniem rewalidacyjnym w ramach dostępnej szkoły, który został wyposażony i w meble, i w odpowiedni sprzęt. Także w pomieszczenie pomocy przedmedycznej, który został również doposażony. Pomieszczenie pedagoga, psychologa również w ramach dostępnej szkoły zostało wyposażone w meble, odpowiedni sprzęt. I oczywiście boisko typu Orlik. To jeżeli chodzi o bazę, jeżeli chodzi o kadrę, w obecnym roku, nadchodzącym roku szkolnym będzie zatrudnionych 37 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli jeszcze przebywa na różnego rodzaju urlopach, 10 osób obsługi. Jeżeli chodzi o dzieci, to 253 dzieci zaplanowanych jest, zapisanych w tej chwili. W tym jest 5 dzieci z orzeczeniami, także 1 dziecko z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Jeżeli chodzi o specjalistów, myślę, że nasza szkoła jest dobrze zaopatrzona w takie osoby. Jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej, logopeda i oczywiście osoby, które wspierają uczniów z orzeczeniem, gdzie
jest potrzebne wsparcie osoby dodatkowej, czyli nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Takie są u nas w tej chwili dwie osoby, a objętych jest trójka dzieci. Z tym, że dwoje dzieci znajduje się w tej samej klasie, więc nauczyciel no, musi sobie radzić z dwójką dzieci. Poza tym taki nauczyciel również pieczą obejmuje dzieci, które są no, bez orzeczenia, ale mają trudności w nauce. Jeżeli chodzi o zajęcia, są niezmienne, te same, co nas cieszy, że wciąż możemy z nich korzystać tutaj dzięki organowi prowadzącemu, więc zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, robotyka, chór, zajęcia sportowe. No i jeszcze zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów, czyli dodatkowo w klasach ósmych język polski, matematyka i w naszym przypadku język angielski. Jeżeli chodzi o zajęcia specjalistyczne, to rewalidacja indywidualna, terapia pedagogiczna, logopedia, gimnastyka korekcyjna, no i oczywiście te godziny, które są przeznaczone dla pedagoga, pedagoga specjalnego czy psychologa. Jeżeli chodzi o planowane projekty, przedsięwzięcia, akcje, bardzo często powtarzają się. Powiem, że w minionym roku było ich, jeżeli chodzi o projekty, 27, 26 akcji przedsięwzięć, 12 akcji sportowych, które odbywały się na terenie naszej szkoły. No, mnóstwo konkursów, które odbywały się na etapie szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W sumie ponad 1000 dzieci brało udział w tych różnych konkursach. Jeżeli chodzi o posiłki, bo u nas oczywiście funkcjonuje kuchnia, kuchnia, posiłki póki co według mnie są dobre i stawka się nie zmienia, więc do końca roku kalendarzowego utrzymujemy stawkę taka, jaka była w poprzednim. 5 zł za herbatę za cały miesiąc, 2 zł za zupę i 5 zł za drugie danie i oczywiście połówki to zawsze połowę tej wymienionej kwoty. Poza tym, jeżeli chodzi o remonty, no muszę powiedzieć, że dużo się działo w minionym roku szkolnym, ponieważ jesteśmy, tak jak i Szkoła Podstawowa w Mielnie, w projekcie Dostępna Szkoła, więc w ramach tego projektu i dzięki współpracy tutaj panią z gminy i myślę, że tu wielka przychylność samorządu, dużo się udało zrobić, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, jeżeli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Zostało zmodernizowany chodnik, wejście boczne, także chodnik przy wejściu bocznym oraz samo wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych, także dodatkowy parking dla osób niepełnosprawnych. Szkoła jest zaopatrzona w wszelkie elementy dla osób niedowidzących, czyli różnego rodzaju tyflotabliczki. Także kontrasty, które pojawiły się na ścianach, na podłogach. Wyposażenie, tak jak wcześniej mówiłam, mebli w sali rewalidacyjnej, w pokoju pomocy przedmedycznej, psycholog, pedagog. Wygospodarowano kącik wyciszenia z jednej z sal, oczywiście tam w odpowiedni sprzęt, a także kącik cichej nauki, który będzie znajdował się przy świetlicy. Dodatkowo także zmodernizowano toaletę dla osób niepełnosprawnych i także zakonserwowano podłogę na sali gimnastycznej. Wymieniono również lampy w szkole, a jeszcze trwają dodatkowe rzeczy malarskie, ale już się kończą, także zapewniono mnie, że do 4 września wszystkie prace zostaną zakończone. No to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania? Nie ma. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Ominiemy mężczyznę. Poproszę panią Grażynę Konkol, Szkoła Podstawowa w Reskowie. Pan się nie obrazi, mam nadzieję. Dzień dobry.
Jeśli chodzi o szkołę podstawową w Ryskowie, liczy 5 oddziałów. Są to klasy 1-3 oraz oddziały przedszkolne. W placówce jest zatrudnionych 5 nauczycieli na pełnym etacie, w tym 4 to nauczyciele dyplomowani, 1 nauczyciel początkujący oraz nauczyciele niepełnozatrudnionych, to jest 3, w tym oprócz tego jeszcze nauczyciel bibliotekarz, psycholog szkolny oraz pedagog specjalny. W roku szkolnym 2022-2023 uczęszczało do placówki 75 uczniów, 18 w klasach drugiej i trzeciej oraz 57 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Nie mieliśmy dzieci z Ukrainy. Natomiast w nowym roku szkolnym będzie uczęszczać 80 uczniów, 22 w szkole podstawowej i 58 w przedszkolu. W placówce jeden uczeń objęty jest kształceniem specjalnym, posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją, a 3 uczniów posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Na zajęcia z języka kaszubskiego uczęszczało 18 uczniów, wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci przedszkolne brały udział w zajęciach dodatkowych z robotyki, z rytmiki oraz warsztatach dydaktyczno-wyrównawczych. W ramach programu Poznaj Polskę szkoła otrzymała w tym roku szkolnym dotację celową ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i na podstawie zawartego porozumienia uzyskała dofinansowanie w kwocie 4800 zł do wycieczek szkolnych. Stanowi to 80% całkowitego kosztu, pozostałe 20% stanowiły wpłaty rodziców dzieci. Z dowozów do szkoły korzystało 44 uczniów, natomiast obiadów w stołówce szkolnej skorzystało 56 dzieci, w tym 11 uczniów otrzymało posiłek finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej i obiady otrzymujemy ze szkoły podstawowej w Miechucinie. Nasz budynek w roku szkolnym 2022 został podłączony do instalacji gazowej. Jeśli chodzi o remonty, to przeprowadziliśmy drobne remonty wokół budynku szkoły. Odnowiono, wymalowano ściany w 3 salach lekcyjnych i te prace wykonano w własnym zakresie. Wymieniono oświetlenie w 2 salach na energooszczędne, na światło LED-owe. Obecnie trwa remont wejścia do kotłowni i piwnicy przy budynku. Jest to ocieplenie styropianem, położenie siatki, granoplastru oraz odnowienie schodów. No, na dzisiejszy dzień jest potrzeba budowy sali ćwiczeń gimnastycznych, która umożliwiłaby prowadzenie podstawowych zajęć ruchowych z uczniami, między innymi gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego, szczególnie w okresie teraz jesiennym i zimowym, gdy nie można takich zajęć prowadzić na świeżym powietrzu. Szkoła jest przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Nie ma. Dziękuję pani dyrektor. Poprosimy panią Martę Grzenia. Szkoła podstawowa w Bożestowie. Posunę sobie trochę dalej. Dzień dobry. Sprawozdanie z roku szkolnego 2022-2023. W ubiegłym roku szkolnym braliśmy udział w licznych projektach edukacyjnych oraz organizowaliśmy liczne konkursy i imprezy szkolne, jak i takie dla lokalnego społeczeństwa. I do takich uroczystości zaliczamy między innymi organizacja Misterium Wielkanocnego dla lokalnej społeczności mieszkańców Chmielna, organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Bożestowo i Bożestowskiej Huty oraz przyjaciół naszej szkoły, organizacja Dnia Świętego Mikołaja dla społeczności Bożestowa i Bożestowskiej Huty,
Organizowaliśmy również w szkole Światowy Dzień Języków Obcych, Dnia Jedności Kaszubów. Organizowaliśmy w szkole projekty innowacyjne, to są nasze autorskie związki frazeologiczne i sensoryczne kulinaria oraz ogólnopolski program innowacyjny Lekturki spod chmurki. Organizowaliśmy Dzień Niepodległości, Jasełka dla lokalnej społeczności, Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie Klas Pierwszych, uroczystości pożegnalne uczniów klasy ósmej. Organizowaliśmy akcje przez szkolnych wolontariuszy, kartka dla seniora, organizacja Dnia Babci i Dziadka, organizacja Dnia Papieskiego, pomoc Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielnie przy organizacji Dnia Seniora, udział w wojewódzkich obchodach uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kartuzach, udział w międzynarodowej akcji Przerwa na czytanie, udział w projekcie Szkoła Nowoczesnego Pasażera, udział w wojewódzkim konkursie recytatorskim literatury kaszubskiej Rodna Mowa, udział w projekcie Unawęza Młode Głowy, gdzie badaliśmy zdrowie psychiczne młodych dzieci i młodzieży i ten projekt jest popularyzowany przez Martynę Wojciechowską. Udział w projekcie Bakcyl lekcje z temidą, udział w projekcie Porwani przez ekonomię, udział w akcji charytatywnej Pomoc dla gdańskiego hospicjum i pomoc uchodźcom z Ukrainy, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Świadomości Czerniaka, udział w programie Razem w klasie, Bałtyk bez barier, Mistrzyni Szymborska, Czytanie na polanie, Trzeźwy umysł, Trzymaj formę, udział w konkursie sportowym Drużyna Energii Phoenix Kids, udział w 14. edycji Akademia Bezpiecznego Puchatka, Klub Młodego Programisty, Zdrowo i Sportowo, udział w programie badania wad postawy u dzieci i młodzieży Reha Control, udział w programie Sprzątamy dla Polski, udział w projekcie Misja Kieszonkowe i udział w programie Mobilne Laboratoria. Uczestniczyliśmy również w licznych konkursach i zawodach sportowych z sukcesami na szczeblu gminnym, szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym konkursie matematycznym. Udało się naszej szkole uzyskać dofinansowanie z programu Poznaj Polskę w sumie 15 tysięcy na wycieczkę dla klas 1-8. Dzięki braniu udziału w licznych projektach nasza szkoła pozyskała sprzęt sportowy, stroje sportowe i przybory do gier i zabaw dla przedszkola. Łączna suma pozyskanych nagród dla szkoły i uczniów to kwota około 30 tysięcy złotych. Nasze dzieci brały udział również w dwudniowych wycieczkach, konferencji naukowych finansowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie byli testerami nowych pomocy naukowych tworzonych do poznawania fauny i flory oraz ukształtowanie Morza Bałtyckiego. Nasze dzieci miały możliwość dzięki współpracy z mistrzem olimpijskim Arturem Siódmiakiem w piłce nożnej na udział w darmowej, największej lekcji wychowania fizycznego w Polsce, poznając przy tym mistrzów olimpijskich i świata. Dzięki współpracy z biurem poselskim posłanki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej nasze dzieci miały możliwość wyjazdu na darmową wycieczkę do Warszawy i zwiedzania Sejmu i Senatu. Nasze dzieci w naszej szkole realizowany był również program SKS, dzięki któremu nasi uczniowie mieli dodatkowe 2 godziny zajęć sportowych finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sukcesy naszych uczniów w różnych konkursach przekładają się na wyniki egzaminów ósmoklasisty. Nasza szkoła wypadła najlepiej na tle gminy, uzyskując bardzo wysoki wynik. Z języka polskiego 68,3%, mieszcząc się w 6. staninie i plasując się na 2. miejscu w gminie. Z matematyki uzyskaliśmy 61,1%, mieszcząc się w 7. staninie i plasując się na 1. miejscu w gminie. Z języka angielskiego 54,45%, mieszcząc się w 4. staninie i plasując się na 2. miejscu w gminie. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować i pogratulować za ogrom włożonej pracy naszym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, zważywszy na to, że ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo ciężki. Jeśli chodzi o sprawozdanie pracy szkoły, to ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, to wnioski są następujące.
Zarządzeniem dyrektora w szkole zostały zwiększone dyżury. Między lekcjami zwiększona została również obserwacja zachowań uczniów ukierunkowana na niepożądane zachowania. W szkole funkcjonuje zespół do spraw bezpieczeństwa, który sprawdza warunki oraz pomieszczenia szkolne pod względem bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły. Zespół nie stwierdził żadnych uchybień. W szkole została przeprowadzona ankieta dla uczniów sporządzona i przeprowadzona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Kartuzach, zlecona przez Kuratorium Oświaty, z której wynika m.in., że szkoła jest dla uczniów miejscem bezpiecznym i nie dochodzi w niej do przejawów zachowań agresywnych. W przeprowadzonych przez szkołę ankiet skierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli wnioskujemy, że szkoła właśnie jest miejscem bezpiecznym. Powinniśmy jedynie popracować nad podniesieniem poczucia własnej wartości u uczniów. Powinniśmy popracować nad relacjami interpersonalnymi i kontynuować organizację zajęć profilaktycznych przy współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak sanepid, GOPS, Straż Pożarna, Policja. Jeśli chodzi o prace remontowe, naprawcze, to zostały wykonane i zakończone, czyli wymiana płytek przy głównym wejściu szkoły, oświetlenie boiska szkolnego zostało zaprojektowane i lampy już w tym momencie są zamontowane. Sala komputerowa została wyposażona w nowe blaty i komputery. W nowej części szkoły, czyli na hali sportowej, dwóch salach lekcyjnych oraz holu szkolnym zakończone zostały prace naprawcze. Usunięte zostały pęknięcia i tym podobne. Przeorganizowaliśmy świetlicę szkolną. Udało się nam wydzielić część na bibliotekę i kącik czytelniczy. Jeśli zaś chodzi o przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2023-2024, od września nasza szkoła liczyć będzie 168 uczniów, 24 nauczycieli, jedna sekretarka, jeden woźny i 3 sprzątaczki. W nowym roku, jak i w roku ubiegłym, będziemy oferować naszym uczniom oprócz realizacji podstawy programowej liczne kółka i zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, kółko językowe z języka angielskiego, z języka niemieckiego, kółko przyrodniczo-chemiczne, kółko geograficzno-fotograficzne, kółko matematyczno-informatyczne, ortograficzne, szachy, robotykę, chór, rytmikę, SKS, zajęcia korekcyjne i zajęcia wyrównawcze. Dodatkowo zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, czyli zajęcia z logopedą, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc nauczycieli współorganizujących kształcenie. Ponadto nauczyciele już w tym momencie, na początku roku szkolnego, zdeklarowali się do realizacji kilku autorskich programów innowacyjnych, takich jak literacko-kulinarna podróż dookoła świata i feedback, trening uważności. Mając powyższe na uwadze, informuję, że Szkoła Podstawowa w Borzystowie jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023-2024. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do pani dyrektor. Nie ma. O, radny Marek Krewta, bardzo proszę. Pani dyrektor, ostatnio tam były w szkole u pani ruchy kadrowe. Czy grono pedagogiczne jest wystarczające na nowy rok szkolny? Tak, braki zostały uzupełnione. Co prawda w dniu wczorajszym, przedwczorajszym, taka wyskoczyła jedna niespodzianka, która zaskoczyła tutaj troszeczkę mnie, ale już jesteśmy po pierwszych rozmowach i myślę, że ten jeden wakat jednego brakującego teraz nam nauczyciela do prowadzenia zajęć będzie uzupełniony na wrzesień. Dziękujemy bardzo. Proszę o jeszcze może jakieś pytanie? Nie ma. Wobec tego pani dyrektor, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam pana Witolda Maćku, dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielnie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Witam państwa. Moje poprzedniczki tak wiele powiedziały, więc jeżeli chodzi o przygotowanie do pod kątem zajęć, oferty edukacyjnej, więc to już pominę, bo to praktycznie pokrywa się również i w naszej szkole. Także mógłbym właściwie zacząć od stwierdzenia, że o ile nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, to jesteśmy po prostu przygotowani
i będziemy płynnie realizować zadania, te, które stoją przed każdą szkołą. Zadania edukacyjne przede wszystkim. Szkoła w upływającym już roku szkolnym po raz kolejny miała okazję, czy w szkole nastąpiła kolejna poprawa wyglądu, wizerunku, warunków. To między innymi w związku z udziałem szkoły, naszej szkoły, jak i szkoły w Miechucinie w projekcie dostępnej szkoły. W naszym przypadku nieco więcej, o tyle między innymi nieco więcej, że po wielu latach oczekiwania wzbogaciła się nasza szkoła o windę. Kadra pedagogiczna w trakcie roku szkolnego podnosiła swoje kwalifikacje, więc tym bardziej można powiedzieć o tym przygotowaniu do najbliższego roku szkolnego. No tak, to teraz mógłbym powiedzieć o liczbie dzieci. W oddziałach przedszkolnych dwóch będziemy mieli 35 dzieci, w pozostałych oddziałach, czyli w klasach od 1 do 8, na dzień dzisiejszy 272 dziewcząt i chłopców. Rzeczy, które związane byłyby z zeszłym, upływającym rokiem szkolnym, na uwagę zasługują, chciałbym zwrócić uwagę, pomimo tego, że dostarczaliśmy i na pewno jesteście Państwo świadomi czytając, chciałbym zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy w historii mieliśmy uczennicę, która w ciągu jednego roku szkolnego uzyskała tytuł finalisty z trzech konkursów kuratoryjnych przedmiotowych. Ta sama uczennica, już nie po raz pierwszy, jako drugi raz w historii, z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych uzyskała wynik 100%, to z języka angielskiego i matematyki, a z języka polskiego niewiele, bo 13% zabrakło jej do tych 100. Poza licznymi sukcesami odnoszonymi w konkursach na szczeblu powiatu, gminy, chciałbym zwrócić uwagę również na te, które no, na sportowe. To jeśli chodzi o chłopców, to pierwsze miejsce w turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Dziewczynek. Drugie miejsce w finale wojewódzkim w dwa ognie usportowione. To młodsze dziewczynki, a starsze trzecie miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej. Dziewcząt. Nie chcąc przedłużać, to jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym zdaniu, które kilkakrotnie pojawiło się w autoanalizach nauczycielskich, bo takie co roku przeprowadzamy. Kilkakrotnie pojawił się wpis: pozytywna atmosfera w szkole, w której uczniowie czują się bezpieczni. A już naprawdę na koniec chciałbym wspomnieć o przyszłości, bo 18 listopada w naszej chmieleńskiej szkole odbędzie się kolejne, już 23 dyktando kaszubskie. Dobrze chyba powiedziałem, tak? 22? Trzecie chyba. Drugie, tak? 18 listopada, tak. Gdzie, wiadomo, będziemy witali gości i będziemy udostępniać salę dla gości z Kaszub, z całego kraju właściwie, tak? To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę o pytania. Pani radna Maria Dradrach. Może dodam jakąś krótką informację jeszcze odnośnie dyktanda kaszubskiego 22. Na korytarzu mamy takie symbole dyktanda, kałamarz z piórem i tablicę z pierwszego dyktanda kaszubskiego, w którym Bożystowo brało bardzo aktywny udział i tablica właśnie przypomina nam o pierwszym dyktandzie, które odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. I myślę, że przy
wspólnych siłach i samorządu, i szkół, i zrzeszenia, i Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego wypadniemy bardzo dobrze w skali tutaj w porównaniu z innymi miejscowościami, które się podjęły tego zadania, bo uczestników będzie być może, że nawet ponad 200. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, to wielka impreza, wielkie dla Chmielna też i wielka promocja, także myślę, że wspólnie dołożymy tutaj starań, żeby wypadło jak najlepiej. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję. Dziękujemy dyrektorom za obecność, za pobyt. Życzymy sukcesu w kształceniu, w wychowaniu tego młodego pokolenia. Nie będziemy was zatrzymywać, bo wiemy, że od rana jesteście praktycznie w drodze, bo i szkolenia, i tutaj udział w sesji, także dziękujemy jeszcze raz serdecznie i mówię, jak najlepszych wyników życzymy. Dziękuję. Przechodzimy do realizacji porządku dzisiejszych obrad. Pozwolicie, że informacje w sprawie oświadczeń majątkowych przedstawię w wolnych wnioskach, a teraz przejdziemy już do podejmowania uchwał. Bardzo proszę komisję o opinię na temat projektów uchwał. Bardzo proszę Komisja Edukacji, panie Bronku. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa. Komisja Rolnictwa wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję przyjęła pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna wszystkie projekty uchwał na sesję przyjęła pozytywnie. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do odczytu. Odczytam teraz projekt pierwszej uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała numer 55 łamane przez 541 łamane przez 2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, na których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 20 łamane przez 187 łamane przez 2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat motywacyjnego funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i przeznaczenie specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Bardzo proszę o uwagi lub pytania. Nie ma, proszę o włączenie urządzeń do głosowania i kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzyma. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem głosowało 14 radnych. Kolejny projekt to jest uchwała nr 55 łamane przez 542 łamane przez 2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Paragraf drugi. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1, punkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Punkt drugi. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują również osobom i rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustępie pierwszym na zasadach określonych w niższej tabeli. I tu mamy tę tabelę. Paragraf czwarty. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 32 zł 49 groszy. Paragraf 5. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn dni, w których była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiaru usług opiekuńczych oraz wysokości opłaty określonej procentowo za jedną godzinę zgodnie z paragrafem 4 niniejszej uchwały. Paragraf 6. Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwsze została dokonana przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Punkt drugi. Została dokonana zmiana w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotycząca zweryfikowania kwot kryterium dochodowego, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Paragraf 7, punkt 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności na jej wniosek lub wniosek przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub osoby upoważnionej lub wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności. Punkt drugi. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku pierwszy. Korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług po przedstawieniu dowodów płaty za usługę. Drugie. Konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej w domu pomocy społecznej po przedstawieniu dowodów płaty. Trzecie. Gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora. Punkt trzeci. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku pierwsze ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, drugie udokumentowanego zderzenia losowego. Paragraf ósmy. Korzystający z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dokonuje wpłaty wysokości określonej decyzją na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Paragraf 9. Traci moc uchwała nr 51/490/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzyma? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I kolejny projekt. To jest uchwała nr 55/543/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Gminy Chmielno nr 18/174/2005 roku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Bardzo proszę o pytania lub uwagi. Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję za podjęciem. Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I kolejny projekt, uchwała nr 55/544/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informację o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024-2027 w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z 28 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Punkt pierwszy. Jadwiga Kuchta do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Chmielno do przekazania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku wraz z uchwałą danych osobowych kandydatów, o których mowa w paragrafie pierwszym, zawierających. Pierwsze imię, nazwisko, imię, imiona i nazwisko, drugie nazwisko rodowe, trzecie nazwisko poprzednio używane, cztery imiona rodziców, wraz z nazwiskiem rodowym matki, 4 data i miejsce urodzenia, 5 miejsce i adres zamieszkania, 5 numer PESEL. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I kolejny projekt, uchwała nr 55/545/2023 Rady Gminy Chmielno dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, zwany dalej zespołem w składzie. Pierwszy. Pan Andrzej Czaja, przewodniczący. Drugie. Pani Maria Dradrach. Trzy. Pan Brunon Cirocki. Paragraf drugi. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy Chmielno opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych w terminie nie późniejszym niż w dniu wyborów ławników. Paragraf trzeci. Rozwiązanie zespołu nastąpi po dokonaniu przez Radę Gminy Chmielno wyboru ławników. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Chmielno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych.
I przechodzimy do kolejnego projektu, uchwała numer 55 przez 546 przez 2023 Rady Gminy Chmielnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino, ulica Krótka. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przyjmuje się do opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino, ulica Krótka. Punkt drugi. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagi. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I kolejny projekt, uchwała nr 55 przez 547 przez 2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Chmielnie. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Pierwszy. Rada Gminy Chmielno wyraża zgodę na objęcie 322 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Każdy udział łącznej wartości 322 tysięcy w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Chmielnie i pokrycie tych udziałów wkładem niepieniężnym opisałem szczegółowo w wstępie drugim poniżej. Punkt drugi. Wszystkie udziały, o których mowa w wstępie pierwszym, zostaną objęte przez gminę Chmielno i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci niżej wymienionych środków trwałych. Pierwszy. Pojazd autobus marka Iveco, model Tesi, wersja KPNA, rok produkcji 2012, numer rejestracyjny GKA21W8 o wartości rynkowej 151 500 zł. Drugie. Pojazd autobus marka Mercedes-Benz, model Sprinter bodajże, albo tu brakuje chyba literki, 5 OT, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny GKA6UF4 o wartości rynkowej 170 500 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to Sprinter, chciałem zapytać? Tak, dobrze. Proszę o uwagi i pytania. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem, proszę przycisnąć przycisk. Proszę, kto jest przeciwny, kto jest wstrzymał się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I uchwała, projekt uchwały nr 55, łamane przez 548, łamane przez 2023 Rady Gminy Chmielno dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Postanawia się zaciągnąć w 2023 roku kredyt długoterminowy do kwoty 2 500 000 z przeznaczeniem na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Punkt drugi. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciąganego kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Punkt trzeci. Kredyt zostanie spłacony w terminie do końca 2029 roku. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy Chmielno. Podatek od nieruchomości. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024, 2025, 2027, 2028 i 2029. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk.
kto jest przeciwny i kto się wstrzymał. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I kolejny projekt uchwały. Uchwała nr 55/549/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 31/272/2010 Rady Gminy Chmielno dnia 27 sierpnia 2010 roku. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 31/272/2010 Rady Gminy Chmielno dnia 27 sierpnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje następujące brzmienie. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy Chmielno w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy. Drugie. Paragraf trzeci, ustęp czwarty otrzymuje następujące brzmienie. Projekt budżetu gminy opracowuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Punkt trzeci, paragraf czwarty, ustęp jedenasty otrzymuje następujące brzmienie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu winno zostać poprzedzone. A. Omówieniem projektu uchwały budżetowej. B. Omówieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. C. Omówienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy. D. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek wójta do projektu uchwały budżetowej. E. Dyskusją nad projektem uchwały budżetowej. F. Głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek wójta. G. Głosowaniem wniosków komisji Rady Gminy nieuwzględnionych przez wójta w autopoprawce oraz pozostałych wniosków. H. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I przedostatni projekt uchwały, uchwała nr 55/550/2023 Rady Gminy Chmielno dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. W uchwale nr 47/437/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Drugie. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 63 142 845 zł i 62 grosze, w tym a. dochody bieżące 47 289 110 zł 43 grosze. B. Dochody majątkowe 15 853 735 zł 19 groszy. Trzecie. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 289 462 zł 7 groszy, w tym a. wydatki bieżące 44 907 428 zł 33 groszy. B. Wydatki majątkowe 26 382 033 zł 74 groszy. Punkt czwarty. Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 8 146 616 złotych 45 groszy. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 1 900 000
oraz część wolnych wniosków, środków, przepraszam, w wysokości 6 246 616 zł 45 groszy. Paragraf drugi. W załączniku nr 5 do uchwały nr 47, łamane na 437 na 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym plan wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. W załączniku nr 10 do uchwały nr 47, łamane na 437, łamane na 2022 Rady Gminy Chmielno dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym dotacje podmiotowe z budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. W załączniku nr 11 do uchwały nr 47, łamane na 437, łamane na 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym dotacje celowe i przedmiotowe z budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W załączniku nr 12 do uchwały nr 47, łamane na 437, łamane na 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierające wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. W załączniku nr 14 do uchwały nr 47, łamane na 437, łamane na 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym Fundusz Sołecki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. W załączniku nr 15 do uchwały nr 47, łamane na 437, łamane na 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym przychody i koszty zakładu budżetowego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Długi to projekt. Proszę o uwagi. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. I projekt ostatni uchwały, uchwała nr 45 przez 551 przez 2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2023-2031 na podstawie obowiązującego prawa spójniejszy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 47, łamane na 436, 2022 Rady Gminy Chmielno dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2023-2031 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chmielno na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś tu uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że uchwała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych. Szanowni radni, zakończyliśmy turę głosowań. Przechodzimy do punktu 18. Wolne wnioski i dyskusja. I tu w tym punkcie chciałem przedstawić informację przewodniczącego Rady Gminy Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa w trakcie przedkłada informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Chmielno w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. W trakcie przeprowadzonej analizy ustalono, że pierwsze, wszystkie osoby objęte obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego złożyły je w ustawowym terminie. 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Drugie, brak nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Oświadczenia zostały złożone w terminie i były kompletne. Ponadto informuję, że w związku z brakiem stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych jako podmiot, na którym ciąży obowiązek dokonania analizy złożonych oświadczeń, nie skorzystałem z uprawnienia dotyczącego możliwości złożenia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o kontrolę któregokolwiek ze złożonych oświadczeń majątkowych. Podpisane przewodniczący Rady Gminy Chmielno. Proszę bardzo o pytania, o dyskusję w temacie wolnym wniosku. Bardzo proszę. Radny Marek Krefta, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. W swoim sprawozdaniu pan dziękował za zorganizowane dożynki. Były tam wymienione kilka osób, sołtysi, pan starosta dożynkowy, małżonka. Ja tutaj chciałem zabrać głos w imieniu sołtysów z zapytaniem, czy byłaby szansa z powodu teraz podwyższonych cen paliwa, wydatków administracyjno-biurowych, udziału w sesjach, pracy z Radą Sołecką, z mieszkańcami. To się wiąże ze utratą swojego wolnego czasu, gdzie w tym czasie można było coś dorobić. Czy by była szansa, bo pan wójt kiedyś powiedział, że niesie się z takim lekkim zamiarem, żeby podwyższyć dietę dla sołtysów. I tu także prośba do Rady Gminy, jeżeli by była taka wola i taka uchwała by była podjęta, żeby w imieniu sołtysów chciałbym podziękować za akceptację takiego projektu. I chciałbym się dowiedzieć, jak pan wójt się na to utożsamia. Szansa oczywiście jest, natomiast w tym roku, ja myślę, że to jest temat na przyszły rok budżetowy. Ponieważ w tym roku budżetowym, tak jak państwo wiecie z dzisiejszej komisji, podjęliśmy uchwałę dotyczącą zaciągnięcia ewentualnego kredytu. Ja przypomnę, że w tym roku spłacamy 2 miliony 100 tysięcy kredytu, ale na wszelki wypadek podjęliśmy uchwałę zezwalającą na zaciągnięcie kredytu, bo mamy rekordową ilość inwestycji. Tych wolnych środków zaczyna brakować i w związku z tym staramy się jakiekolwiek dodatkowe wydatki w tym roku ograniczać. Więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby diety sołtysom podnieść, ponieważ ta kwota, którą otrzymują, którą otrzymywali do niedawna jeszcze, czy nawet po ewentualnej podwyżce, bo ona pewnie nie będzie jakaś tam kilkukrotna, to będą kwoty w stosunku do ich zaangażowania i obowiązków w dalszym ciągu symboliczne. Natomiast jak najbardziej jestem przychylny dla pana wniosku i myślę, że po nowym roku wrócimy do tematu. Ewentualnie w tym roku podejmiemy uchwałę, która z mocą obowiązującą od przyszłego roku będzie funkcjonować, dotyczącą właśnie podniesienia wynagrodzenia sołtysów. Proszę bardzo o inne pytania, uwagi. Bardzo proszę, radny Witka.
Miałem interpelację do pana wójta w sprawie przebudowy drogi raduńskiej, nie? Bo tam z tego co wiem z projektu jest przebudowa kanału technologicznego, nie? Tego kabla, a żeby tam poprowadzić światłowód może się udało firmie Orange tam zainterweniować. Rozumiem, że pan radny interpelację złoży na piśmie po sesji, a my jak najbardziej przekażemy z ramienia urzędu tą informację dalej i ja osobiście będę interweniował w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Bardzo proszę radny Bron Cirocki. Ja korzystając z obecności radnego powiatowego, pana Jurka Grzegorzewskiego, że no, za naprawę, tak powiem, dziur Borzesowskiej drogi od Borucina do Michucina starają się jak mogą jeszcze z tymi tam rozmaitymi i walcami no jakoś łatają. Ktoś kiedyś napisał, to już jest chyba 10 lat temu, że droga Borzesowska z Michucina do Borucina pięknieje, a to pięknienie polegało na tym, że trochę tam wdrapali tutaj i nowy plaster położyli. I teraz akurat wczoraj wróci się do mnie, że w Garecznicy na samej górze, jak tam wyjeżdża, z dołu się jedzie i teraz tam się ten zakręt trochę ścina. To wtedy to się nie czuje, ale jak to z przodu jedzie, to trzeba wylecieć na sam zewnętrzną stronę, jak najdalej i tam jest nagle pułapka. Jest dziura, którą tam może wiadro dobre asfaltu, ale tam już ta uwaga to jest druga uwaga, że tam zapomnieli o tej jednej dziurze, żeby się ją poprawić. I już nie mówię o tym liście, żeby ciągle mieć na uwadze ten plan na przyszły rok o kapitalnym remoncie, to znaczy modernizacji, ale póki łatają dziury, to i tak w tym roku wiele zrobili, nawet cały koło plaży, no odcinek kilkanaście metrów wylali asfaltu. Chcę dodać, że to jest remont, który właściwie nie jest remontem. On jest ciągle dokończeniem sprzed 48 lat budowy tej drogi. Od Borzestowa, to jest łatwo zauważyć, w stronę Michucina jest wyraźnie załamanie asfaltu o znacznie większym nasileniu niż odcinek Borzestowo-Borucinu, bo tego odcinka ostatniej warstwy asfaltu nie dolano z powodu, że była zima, no przestali dokończyć, bo asfalt trzeba tylko jak jest gorący, no i tak zostało. I to wyraźnie teraz widać, że ciągle tutaj już to łatanie jest prawie że niemożliwe, to już skończyło się na takim kilkunastometrowym, kompletnym wylaniu. Ale to taka mała jeszcze dygresja, panie radny, można jeszcze im podziękować, że starają się jak mogą, ale tam jeszcze z tym troszeczkę tej poprawki tam jest. Proszę bardzo. Bardzo proszę, radny Jerzy Grzegorzewski. To jeśli chodzi o remont tej drogi, no oczywiście ja mogę interweniować na razie bezpośrednio w kontakcie osobistym z dyrektorem dróg powiatowych, z panem Puzdrowskim. No tak jak już poprzednio w moim wystąpieniu mówiłem, że środki na, wtedy akurat dyrektor Puzdrowski wystąpił o dodatkowe środki na remont, tych środków jest zawsze za mało. No to bym tak trochę żartobliwie mógł powiedzieć, że jeśli chodzi o tą drogę Miechucino-Borzestowo, to oczywiście, że już jest czas najwyższy, ale akurat na pocieszenie w tym sołectwie ta droga, bo niedawno jechałem na Zajezierze, została, bym powiedział, tak kompleksowo potraktowana i ten dywanik jest o wiele, no jest po prostu nowy dywanik asfaltowy i ta droga jest w lepszym stanie. Ale myślę, że w przyszłym roku i tego będę pilnował, no to ta droga zostanie naprawiona. A jeśli chodzi o ten zakręt koło Garecznicy, to przejedziemy się tam razem. Powie pan, może to będzie akurat taka drobna sprawa, że w tym remoncie jeszcze przed zimą, w trakcie remontowania to powiat wykona.
tak na pocieszenie to powiem, bo jechałem też stosunkowo niedawno, że kontynuacja tej drogi do Miechucina, to tam dopiero jest masakra, ale to jest gmina Stężyca. Tam co kawałek jest pofałdowanie i tego. Także myślę, że jak będzie remont robiony, to i pociągną dalej, bo to taka fragmentaryczny remont drogi nie załatwia sprawy, bo to jednak łączymy się z innymi gminami. A wracając tutaj do interpelacji radnego Jerzego Witki i do drogi raduńskiej, to jak Państwo wiedzą, no między innymi też to tak wspólnie trochę, bo radny Witka też mnie tam naciskał, ja z kolei rozmawiałem z dyrektorem Puzdrowskim, żeby wykosić, to już jest musztarda po obiedzie, wykosić te trawy, ale już odpuściliśmy, bo lada moment tam wejdą spychacze i będą wytyczały nową trasę. No, geodeci już się tam pojawili i w związku z tym, jak już no, będą te prace się zaczną, to ja miałbym z kolei, ale jako mieszkaniec, podobnie jak tutaj kilkoro radnych, którzy jeżdżą tą drogą, wróciłbym do tematu, który już tu był przedmiotem rozmowy między panem wójtem a radnym Witką, wykorzystania części płyt na parking przy przystani żeglarskiej. Bo no to będzie niepowtarzalna okazja bez większych nakładów i tak tam spychacze będą działały, a dodatkowo za istniejącym parkingu przy drodze powiatowej no jest jeszcze działka gminna, którą tam swego czasu kupiłem od rolnika. Także myślę, że warto by było przy okazji budowy, to będą na pewno nieduże nakłady finansowe, część tych płyt tam ułożyć, bo miejsca parkingowe, jak wiemy, zawsze są potrzebne, no i kreują często jakieś drobne konflikty. Nie? To najlepszym przykładem to jest ten świetny nowy parking koło Urzędu Gminy. To w okresie, kiedy odbywają się msze, to zawsze miejsca brakuje i konflikty pewnie do pana wójta też tam dochodziły. Ktoś komuś samochód zostawi, to tego. No ale idealnym miejscem jest oczywiście parking przy lokalnej grupie rybackiej. Dzisiaj też udało mi się tam zaparkować, lekko blokując pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan wójt. Poproszę. Jeżeli chodzi o parking przy gminie, to rzeczywiście no czasami się zdarza, że zostanie zastawiony jakiś samochód, ale to są samochody turystów z reguły, więc jakoś tam chyba przeżyjemy, nie przejmujemy się tym specjalnie. Gdyby turysta poszedł na mszę i wyszedł razem ze wszystkimi mieszkańcami, to by nie czuł się zastawiony. W każdym razie rzeczywiście ten problem naprawdę sporadycznie do urzędu trafia, ale myślę, że to nie jest taka skala, żeby tutaj potrzebna była jakaś interwencja. Jeżeli ktoś się czuje bardzo dotknięty i swoją utratę czasu uzna za bardzo znaczącą, to ma możliwość skorzystania z pomocy policji i ukarania mandatem tego, którego zastawił. Co do drogi powiatowej Miechucino-Borucino, to panie Bronku, ja też koło tej drogi cały czas, że tak powiem, chodzę i jestem w kontakcie z zarówno panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, jak i panem Piotrem Fikusem, który jest odpowiedzialny za inwestycje drogowe. Mówię, bo panowie sobie drugą sesję już tutaj dziękujecie wzajemnie, ale ja chciałem zaznaczyć, że ja też się staram o tą drogę i mogę z całą pewnością panu powiedzieć, że przyszły rok jest niemożliwy w sensie modernizacji kompleksowej tej drogi. Dołatanie jakiegoś tam elementu, który tak jak w tym roku to miało miejsce, zapewne nastąpi tam, gdzie ta nawierzchnia będzie mocno zniszczona. Natomiast kompleksowy remont tej drogi z wybudowaniem ścieżki pieszo-rowerowej to jest temat na przyszłą kadencję. Tak, ale pan wspomniał o remoncie tej drogi. Ja mówię, że remont to jest koszt rzędu na dzień dzisiejszy pewnie 20-30 milionów złotych i to jest temat na przyszłą kadencję. Ja to już też mówiłem na zebraniu sołeckim i będę, jeżeli dane mi będzie piastować funkcję jeszcze przez kolejną kadencję, to ja będę o to walczył oczywiście, ale to jest perspektywa moim zdaniem na 3-4 lata najbliższe.
I takie jest, że tak powiem, dżentelmeńska umowa ze starostwem na razie, że przyszły rok to będzie rok, kiedy zainaugurują prace projektowe. I te prace projektowe najprawdopodobniej, jeżeli tam nie będzie jakichś protestów, spraw, które by wydłużyły te prace, one powinny potrwać do roku, czyli zainaugurują w 2024, w 2025 powinny się zakończyć prace projektowe i w dalszej kolejności remont będzie uzależniony od pozyskania pewnie środków zewnętrznych na tą drogę. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Maria Dradrach. Zgłaszam też prośbę mieszkańców Podgórnej i przyległych, aby płyty, które będą zdatne do dalszego użytkowania, przyłożyć na ulicę Źródlaną, jak zaczną się te roboty. Taką otrzymałam informację. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, sołectwo Mikołów. Przepraszam, ja się tylko o stosunku proszę odpowiedzi. Bardzo. Ja poproszę Pani Mario o jakieś pismo może w tej sprawie, ponieważ tych wniosków o płyty spłynęło już co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Płyt otrzymamy rozbiórkowych 5000 minus to, co ulegnie uszkodzeniu, połamaniu w wyniku przeładunku, rozładunku. Więc biorąc pod uwagę statystykę, to tych płyt pewnie ze 4-4,5 tysiąca będzie możliwych do wykorzystania i warto ten wniosek złożyć, bo po prostu jest jakaś kolejność tam zgłaszania. Niektórzy już dużo wcześniej pisali wnioski o te płyty, żeby tam trafiły, to poprosimy o informację na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Sołtys Miechucina, bardzo proszę. Droga na Bór wymaga prac projektowych, bo tam szerokość pasa drogowego w dwóch czy trzech miejscach nie spełnia norm, które powinna spełniać. Prace projektowe, znaczy projekt drogowy w tej chwili, nawet jeżeli on jest prosty, nie dotyczy terenów niezabudowanych, to są koszty rzędu 80, nawet 100 tysięcy złotych. W tegorocznym budżecie nie mamy możliwości, ze względu na te bieżące inwestycje, nie mamy możliwości sfinansowania tego projektu, więc zlecimy go najprawdopodobniej w przyszłym roku. Bo pan pyta o spacerową na Bór. Spacerowa, czyli ten pierwszy odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania. Projekt mamy gotowy, mamy pozwolenie na budowę. A ja mówię o tym, domyśliłem się, o co panu sołtysowi chodzi. Mówimy o tej części od stadionu do końca gminy. To temat projektowy to jest przyszły rok, bo w tym roku nie mamy po prostu środków, żeby rozpocząć. Znaczy jest dobrze, ale tam są problemy, jak pan zapewne wie, są problemy natury geodezyjnej i nie chcemy prowadzić prac na prywatnym terenie. I jakieś tam przełożenia płyt czy ewentualne poszerzenie pasa drogowego zrobimy po prostu w momencie, jak już będziemy mieli wytyczony prawidłowo pas drogowy takiej szerokości, jakiej powinien być i wtedy zrobimy to kompleksowo. To jest pierwsza sprawa. Druga, ważniejsza myślę, kwestia wodociągów i ujęcia wody. W wyniku pomiarów dokonanych niedawno uzyskaliśmy informację, że wydajność ujęcia wody znacząco się obniżyła w stosunku do pierwotnych możliwości, bo ujęcie wody w Miechucinie jest chyba jedynym, które nie posiada pomp głębinowych, a ciśnienie wody było tak duże, że studnia artezyjska te wody wypychała na wysokość tam 4 czy 6 metrów nawet. W tej chwili po odkryciu otworu ta woda wypływa na wysokość metra, może półtora. Więc to świadczy też o spadku wydajności tego ujęcia. Ale mamy plan przeprowadzić prace modernizacyjne w najbliższym czasie, to jest w perspektywie najbliższych 2 lat. Na 5 różnych ujęciach w gminie Chmielno, czy nawet 6. Mówię o Chmielnie, Miechucinie, Garczu, Cieszeniu
IMAX-ie. I wyceniliśmy wstępnie kosztorysowo te prace wszystkie niezbędne. Ja ich nie będę teraz Państwu wymieniał, bo one tam jest bardzo szeroki zakres tych prac. Łącznie z połączeniem pętlą sieci pomiędzy tymi wszystkimi ujęciami, bo one czasami nie są połączone. I to jest wycenione na 9 milionów złotych. W oparciu o tą wycenę złożyliśmy 3 wnioski do Polskiego Ładu w miesiącu lipcu i sierpniu na sfinansowanie właśnie z Polskiego Ładu tych prac. I jeżeli otrzymamy pieniądze, to no jest duża szansa, że część prac nawet w przyszłym roku się rozpocznie. Między innymi zainstalowanie pomp głębinowych w Miechucinie. Nie, na razie oczywiście nie, ponieważ Miechucino no, ma ten plus, że tutaj nie mamy dużego napływu turystów latem i zużycie wody w okresach pozasezonowych i w sezonie jakoś tam znacząco się nie różni, tak jak na przykład ma to miejsce w Chmielnie. W Chmielnie w ramach projektów, które złożyliśmy do Polskiego Ładu, będziemy budować nowe ujęcie wody, drugie, w Górnym Chmielnie. Będziemy modernizować istniejące poprzez wybicie trzeciej studni. W Miechucinie planujemy zainstalowanie pomp głębinowych z opcją ewentualnego pogłębienia istniejącego ujęcia, tak żeby czerpać te wody z kolejnego źródła, nie z tego, z którego czerpiemy, bo to jest dosyć płytkie. Ale to jakby temat rzeka, także trudno będzie teraz o wszystkich ewentualnościach odpowiedzieć. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, tak, planujemy modernizację ujęcia, tak żeby zabezpieczyć mieszkańców w odpowiednią ilość bieżącej wody i złożyliśmy w tym zakresie wnioski o dofinansowanie prac. Dziękuję bardzo. I pogratulował dobrą współpracę z tym kołem gospodyń. Ten na tej się cały, nie wiem ile tam było tych pań, ubranych, pięknie, ładne, panie Kaszewski. Dziękuję bardzo za ten akcent. I myślę, że to no, cała gmina nas mobilizuje, co, jak najwięcej, że nie na darmo jest w końcu tym stolicą rodnym mowę, tych Kaszewizm i chcemy to kontynuować. I na każdym kroku sobie zamkować, jeśli ktoś to podejmuje. Dziękuję panie Bronku za głos. Bardzo proszę. Pan Wójt. Jeszcze uzupełnię wypowiedź, bo wspomniałem Państwu o 6 stacjach uzdatniania wody. Wymieniłem 5 istniejących, ale oprócz 7, czy może 6 kolejnej stacji uzdatniania wody, którą planujemy w Chmielnie wybudować, również planujemy wybudować stację uzdatniania wody w Borzestowie, w Górnym Borzestowie, tak żeby docelowo nasza sieć została odłączona od Sierakowic, bo jest częściowo zasilana wodą z ujęcia Długi Kierz. I tam również siódmy temat, który złożyliśmy do dofinansowania, to jest ujęcie wody w Borzestowie. Dziękuję za informację. Chciałem na zakończenie, bo już widzę, że nie będzie głosu w dyskusji. Chciałem do sołtysów podziękować. Rzeczywiście to była piękna impreza i taki apel, trwajmy przy tej tradycji, nie dajmy jej zakończyć bytu, bo niektóre gminy już też zaczęły rezygnować, a my myślę, że tą imprezę co roku będziemy jak gdyby przypominali, czym jest trud rolnika i za to Wam dziękuję w imieniu mieszkańców. Już na zakończenie, panie wójcie, dziękuję bardzo za nieocenioną pomoc przy organizacji imprez plenerowych tego lata. Naprawdę warto było. Ludzie się, turyści, mieszkańcy, myślę, że doświadczyli wielu ciekawych imprez i za to dziękuję bardzo. A w imieniu turystów zmotoryzowanych, których spotkałem w Kartuzach, oni dziękują za ładowarkę. W Chmielnie mówią, można ładować, w Kartuzach nie. To się przydało, to się sprawdziło. Dzięki. To ja odpowiem, że idziemy krok dalej, bo w Chmielnie powstała w ubiegłym roku ładowarka, która jest pierwszą publiczną ładowarką w powiecie kartuskim. No, podobno w Kartuzach nie ma żadnej publicznej. My będziemy mieli w
Być może jeszcze w tym roku drugą, bo planujemy w Miechucinie postawienie również publicznej ładowarki na parkingu przy ośrodku zdrowia. To jest wynik naszych, że tak powiem, dobrych relacji, rozmów z firmą Energa. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim za przygotowanie, za przybycie. Zamykam obrady 55. sesji Rady Gminy Chmielno. Do widzenia, wszystkiego dobrego.